Studenci kierunków medycznych Akademii Śląskiej będą się uczyć zawodu w szpitalu wielospecjalistycznym w Jaworznie. Dziś uroczyście otwarto dla nich oddziały kliniczne. Od października mogą kształcić się na oddziałach chirurgii ogólnej, endokrynologicznej i onkologicznej, a także chirurgii dziecięcej. Natomiast od przyszłego roku będą to również oddziały urologii i onkologii urologicznej, a także szpitalny oddział ratunkowy. Pierwsze 4 semestry są semestrami teoretycznymi, a następnie od 5 semestru studenci wchodzą do szpitali na zajęcia kliniczne. No i muszą oczywiście przejść każdy etap na każdym oddziale, powiedzmy, swoich zajęć klinicznych. Właściwie studenci, którzy w tej chwili się kształcą, na tym najwyższym roku jest około 50, podzieleni na grupy. Te grupy są bardzo niewielkie na naszej uczelni, bo staramy się, aby nie przekroczały 6 osób. To zaczną tutaj edukację właśnie w szpitalu. Możliwość kształcenia w jaworzyńskim szpitalu to efekt współpracy pomiędzy Akademią Śląską, wcześniej Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach, a miastem Jaworzno. Uczelni zależy na tym, żeby studenci odbywali jak najwięcej zajęć praktycznych. I lekarze, i pielęgniarki to jest taki zawód, który musi mieć, czy powinien mieć do czynienia z pacjentem i my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby przygotowywać tylko teoretycznie. Również przepisy wymuszają na nas, że trzeba mieć do czynienia z żywym pacjentem. My chcemy, żeby ci nasi lekarze, nasze pielęgniarki to byli w przyszłości również lekarze duszy. Ale korzyści mają mieć nie tylko studenci i uczelnia, ale również pacjenci jaworznickiego szpitala. Borykamy się z bardzo dużym brakiem kadr medycznych. Bardzo trudno nam zabezpieczyć prawidłowe udzielanie świadczeń, więc jest to dla nas ogromna szansa na pozyskanie tych nowych ludzi, przyszłych medyków do pracy w naszym szpitalu. Podczas dzisiejszej uroczystości uczestnicy mogli wysłuchać wykładu wybitnego polskiego kardiochirurga profesora Andrzeja Bochenka.